Cześć kochani, witajcie w świecie Tuka Life World. Ja mam na imię Iza i zabiorę Was dzisiaj w cudowną wspólną przygodę. Nikt się nie spodziewał, że ten grill to będzie grill pożegnalny. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale Wy też w końcu musicie się dowiedzieć. Niestety, nasi rodzice przenoszą nas do nowej szkoły. Strasznie się boję. Ja właściwie trochę też, ale mam też nadzieję, że poznamy nowych, fajnych ludzi. Musiałyśmy się z tym liczyć, że przeprowadzka będzie nas musiała skłonić do nowej szkoły. A wiesz, rozpoczęcie roku to tak naprawdę tylko kilka dni. No trudno, przed nami kilka lat nauki w nowym miejscu. Mam nadzieję, że trafimy na samych fajnych ludzi. Ja też mam taką nadzieję. Wiesz, że oni już na nas czekają? A jesteś już w ogóle gotowa do wyjścia? No nie, muszę się jeszcze przebrać. Chodźmy razem. A pożyczysz mi coś na dzisiaj? No oczywiście, przecież wiesz, że możesz zawsze korzystać z mojej szafy. Ja chyba ubiorę to. Co ty na to? Ta narzucona koszula i te dżinsy wyglądają świetnie. Ja się w nich dobrze czuję. Super w nich wyglądasz. A czy ja mogłabym pożyczyć twoją czerwoną sukienkę? No jasne, nie krępuj się. Wow, ona jest ekstra. Kurczę, a nie wyglądam w niej jak w piżamie? Ja myślę, że jest super, ale możesz przymierzyć jeszcze jedną rzecz. O, to jest świetne. Zobacz, ty masz w takim samym kolorze bluzkę jak ja bluzę. No i teraz jesteśmy gotowe do wyjścia. To co? Podbijamy nową szkołę! Jesteśmy na miejscu, ale troszkę się stresuję. Ojej, ja też. W dodatku nie wzięłyśmy dzisiaj ze sobą żadnego plecaka. Spokojnie, dzisiaj to będzie organizacyjny dzień. Musimy wszystkich poznać i zobaczyć, gdzie co jest. O, tam jest chyba pani, która nam pomoże. Jasne, podejdźmy do niej. Dzień dobry, miałyśmy się dzisiaj do Pani zgłosić. My jesteśmy nowymi uczennicami, które zaczynają tutaj naukę w tej szkole. O, cześć dziewczyny, miło mi Was poznać. Spodziewałam się Was dzisiaj i w zasadzie to na Was czekałam. Trochę się spóźniłyście. Przepraszamy bardzo, musiałyśmy się jeszcze przebrać, żeby zrobić na wszystkich dobre wrażenie. Wystarczy, że jesteście. Nie musicie tutaj robić na nikim dobrego wrażenia. Wszyscy na Was czekają. Wszyscy? Naprawdę? To wszyscy wiedzą, że my tutaj dzisiaj przyjdziemy? No a czego się to się spodziewałaś? Właściwie to jesteśmy na wsi. Tutaj na pewno wszyscy się znają. Och, dziewczyny, już nie na takiej wsi. Miałam już okazję poznać Waszych rodziców. Spotkałyśmy się ostatnio na zakupach z Twoją mamą, a później trafiłam na Twojego tatę. Wow, nic mi nie mówili. Dlatego już teraz możemy być jedną wielką rodziną. Rozgośćcie się, dziewczyny. Pyszna kawa. Smacznego. A mogłaby nam Pani jeszcze powiedzieć, który numer szafek jest nasz? Dziewczyny, na razie musicie się zmieścić w jednej. Dacie radę? Oczywiście, że damy radę. To która jest nasza? Niech będzie szósteczka. Ja wracam do swoich obowiązków, a Wy przywitajcie się z wszystkimi. Ej, to chyba te dwie nowe. No, też mi się tak wydaje. Dobra, stary, musimy chyba wracać na lekcję, bo one tam zaraz pewnie przyjdą się przywitać. Już idę. Dobra, szóstka, sprawdźmy ją. Ech, tu są czyjeś rzeczy. No trudno, oddamy je tej pani. Mam nadzieję, że nikt nie będzie nas potem ścigał za kradzież książek bądź zeszytów. Hej, no coś ty. Wie Pani co, bo znalazłyśmy tutaj trzy książki. Ktoś zostawił w szafce numer 6. Nie martwcie się, dziewczyny. Ja poszukam właściciela. Dobra, to chyba możemy już iść. Ale mam tremę.
Dzień dobry, jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, dziewczyny. Miło was widzieć. Cieszę się, że dołączycie do grona naszych uczniów. Nasza szkoła jest bardzo przyjazna, jeśli chodzi o nowych uczniów. Na pewno będziecie czuły się tutaj świetnie. To bardzo miłe z pana strony. Jesteśmy troszeczkę zestresowane nowym miejscem. To naturalne, że jesteście zestresowane, ale nie martwcie się, jestem pewien, że wszyscy was polubią. Mam taką nadzieję. Zobaczymy. Max, bądź grzeczny. I bądź dla tych dziewczyn miły. Wiesz, jak one się stresują? Ty też byłeś kiedyś tutaj pierwszy raz. Dobra, dobra. Będę już siedział cicho. No ja mam nadzieję. Chodźcie, dziewczyny, rozgoście się. Cześć. Hej. Tutaj są dla was dwa wolne miejsca. Możecie zająć je w ławkach. Bardzo proszę. Bardzo mi miło, że zagościłyście w naszych progach. Jestem pewien, że będzie nam się świetnie razem pracowało. Mamy taką nadzieję. Tylko wie pan co? Nie przygotowałyśmy się na dziś. Nie wzięłyśmy ze sobą zeszytów, ani książek, ani plecaków. Pomyślałyśmy, że ten dzień będzie taki organizacyjny. Musi nas pan zrozumieć. Rodzice postawili nas w trudnej sytuacji. Rozpoczęcie roku szkolnego miałyśmy w starym miejscu, a teraz nagle nowa szkoła, nowa klasa. Jest nam naprawdę bardzo ciężko. Nie martwcie się, dziewczyny, ja wszystko rozumiem i obiecuję, że pomogę wam się wprowadzić w nowe miejsce. Dziś przeprowadzamy lekcję matematyki. Mam nadzieję, że będziecie chciały chociaż posłuchać. Oczywiście, bardzo chętnie. Kocham matematykę. W takim razie zajmijcie miejsca, a ja zacznę lekcję. Cześć dziewczyny, jestem Jowita. Cześć Jowito, miło Cię poznać. A ja jestem Sebastian, miło mi dziewczyny. Jeśli będziecie potrzebowały jakiejś pomocy, to jestem do usług. Moja droga, chyba jak na razie trafiłyśmy na samych miłych uczniów. Dziewczyny, hej, ja jestem troszkę małomówna, ale jeśli będę mogła Wam jakkolwiek pomóc, to oczywiście też możecie na mnie liczyć. Wow, to miejsce jest cudowne. Ja po kilkunastu minutach w nowej szkole czuję się lepiej niż w naszej starej przez tyle lat. Ja też mam takie same odczucia. Dobra dziewczyny, jak już przywitałyście się z wszystkimi, to ja zapraszam na lekcję matematyki. Dziś temat lekcji to ułamki. Zapiszcie wszyscy w zeszytach, żebyście wiedzieli, czego będziemy się dzisiaj uczyć. Ułamki. Ups, łatwo nie będzie. Ułamki? Przecież ułamki już były. Dzisiaj miały być potęgi. Ops, dzięki za czujność. Faktycznie, troszeczkę wybiły mnie dziewczyny z rytmu i nie spojrzałem w zeszyt. Faktycznie ułamki już przerobiliśmy. Tak więc czas na potęgi. Dziś będziemy potęgować uczucie szczęścia naszych dziewczyn, które zasiliły szeregi naszej klasy. Jeśli temat zapisany, no to w takim razie zapraszam na pierwszy przykład. Moi kochani, pierwszym przykładem potęgowania będzie 2 do potęgi drugiej. Czy ktoś z was będzie chciał spróbować wykonać to działanie? Rozumiem, brak chętnych. Moi kochani, nic prostszego na świecie nie ma. 2 do potęgi drugiej, czyli 2 razy 2. To już chyba wiecie, jak policzyć. Tak, to jest 4. Ha, ha. No proszę, kto się odezwał. 4. A to tylko i wyłącznie dlatego, że musimy to pomnożyć razy 2. Tak więc teraz drugi przykład.
zmażemy to, co mamy na tablicy. Uwaga, bo gdzieś mi się zapodziała nasza gąbka. Czy może ktoś teraz będzie chętny, aby rozwiązać tą potęgę 2 do potęgi 3? Czy ktoś z Was zna wynik? Czy to będzie 6? Uwaga, uwaga! 2 do potęgi 3 to 2 razy 2, czyli 4. I jeszcze razy 2, bo musimy to pomnożyć 3 razy, czyli 4 razy 2 to jest 8. Czy ktoś z Was spodziewał się takiego wyniku? Ej, to jest bardzo proste! Czy 2 do potęgi 4 to będzie 2 przemnożona 4 razy? Dokładnie tak, tak więc kolejny przykład już dla osoby chętnej. 2 do potęgi 4 to będzie... ja spróbuję. 2 razy 2 to 4, 4 razy 2 to 8 i 8 razy 2 to 16. Brawo! Jestem z Was bardzo dumny! Ja dzięki Panu chyba polubię matematykę. Ups! Dzwoni dzwonek na przerwę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą lekcję. Czas nam bardzo szybko zleciał przez to, że przyszły do nas nowe dziewczyny. Bardzo się cieszę, że zasiliłyście szeregi naszej klasy. Potęgowanie poszło nam dzisiaj ekspresowo, więc na pewno wrócimy jeszcze do tego tematu. Cześć dziewczyny, jeszcze ja nie miałam okazji się z Wami przywitać. Jestem Jonathan. Jonathan? Co to za imię? Najmodniejsze w całej szkole. Ups, to chyba pierwszy pozer. Też mi się tak wydaje, że za bardzo cwaniakuję. Nikt się nie zorientował, że staliśmy tutaj z boku przez całą lekcję. A nie zastanawiać się tak naprawdę, gdzie my będziemy siedzieć, skoro one zajęły nasze miejsca? Chyba przypadnie nam stać tutaj przy tym laboratoryjnym stole. Hej, no ja sobie nie wyobrażam pisać tutaj notatek. Ale wiesz, jak będzie fajnie na sprawdzianach? Może będziemy w stanie coś kuknąć do książki. Ej, masz rację. Może nawet przez tę lupę. Jaką lupę? Co ty gadasz? To jest mikroskop. No dobra, odłóż to, bo jeszcze coś zrobisz. Dobra, gotowe. To co dzieciaki, czas na przerwę i widzimy się na kolejnej lekcji. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą aktywność. Mam nadzieję, że dziewczyny się u nas zaklimatyzują. Do zobaczenia!